Zresztą Michał, poczekaj coś z tym wstępem, bo ja cię fatalnie słyszę. No właśnie, bo jest trochę słabe połączenie, tak pokazuje. Naprawdę fatalnie, ale w ogóle tak cicho, a mam na maksa wszystko porobione, a no ledwo cię słyszę. Ja tu próbuję. A, już wiem dlaczego, poczekaj. No, czekam. A teraz? O, no, bajka. No bo mikrofon, zamiast mikrofon ten stacjonarny, który mam, podłączyłem słuchawkowy. No tak cię słyszałem, jakbyś z kuchni mówił, a nie z biurka. Ale to nic, ja to wszystko posklejam. Albo i nie. Albo i nie, tak. Może być tak na żywca. Bo jeszcze oprócz tej królowej Elżbiety II, która cię chyba średnio zainteresowała, że ona bo nie dosłyszałem. Tak, ale tak, pani dożyła dosyć zaawansowanego wieku, bo w naszych czasach 90 lat to już sporo. To w każdych czasach sporo. Kiedyś to w ogóle o tym nie myśleli nawet. Na dzisiaj 90 lat, a ona dobrze się trzyma całkiem z tego. Bardzo, stopia. Tak, zadbana taka. Bardzo, bardzo energiczna. Jak na starszą panią, to naprawdę. No, jeszcze informacja dokładnie sprzed chwili. Zmarł Prince, legendarny amerykański muzyk. No tak. Akurat nie byłem fanem tej muzyki. Ja również akurat wielkim, nie? No ale i tak szybko. 57 lat to... Tak, to jest zły rok w ogóle dla muzyków. Ostatnio, zresztą oni i tak umierają tak jakoś. Ostatnio bardzo często. Zawsze szkoda, nigdy nie jest dobry moment na tego typu historię, nie? Tak, tak, tak. No i na koniec zagadka, bo ja zawsze lubię cię zaskakiwać jakimiś zagadkami, na które odpowiedzi oczywiście ty nie masz szansy znać, ale i tak zapytam się ciebie. Jak myślisz, ile razy dziennie średnio zaglądasz do telefonu? Odblokowujesz ekran, nie wiem, dotykasz, żeby zobaczyć, czy są wiadomości. Dzienna dawka. Podejrzewam, że około setki. No, dobrze myślisz. Właśnie zakres jest taki, że od 80 do 130 odblokowań telefonu się notuje. Jest to strasznie dużo. Jak sobie pomyślisz o tym, to jest strasznie dużo. Nie potrafimy żyć już bez tego. Cały czas patrzymy. Ja w ogóle bardzo długo broniłem się przed smartfonami i telefonami dotykowymi i tak dalej. Bardzo długo. Ty pielęgnowałeś swoją Nokię 3030. No, dokładnie. Grałeś w węża. Tak, oczywiście. Tak, nie, tak było, poważnie, całkiem poważnie mówię. Bardzo, bardzo długo nie mogłem się przełamać i zakupić czegoś innego. W takim starym stylu użytkownikiem telefonów zawsze byłem. No ale cóż, na każdego przyjdzie czas. Przychodzi czas. Po prostu masz duszę hipstera. Chyba tak. To chyba właśnie. Dłużej do ciebie to wszystko. Wszyscy jesteśmy hipsterami poniekąd. Interesujemy się hokejem. To już jest hipsterka na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o sport w Polsce. Interesujemy się hokejem w kraju, w którym wyjątkowo ten hokej, powiedzmy sobie, przez ostatnie lata nie szedł. I nie ma go za dużo w telewizji i tak dalej, i tak dalej. Chociaż widzimy jakieś zmiany. Coś idzie. Coś zaczyna iść do przodu. Okej, skoro już przy hokeju trwają playoffy, dużo meczów, dużo się działo, nie wiem od czego w ogóle chcesz zacząć, bo no, jedne serie są ciekawsze, drugie troszkę mniej, ale ogólne wrażenia, mam wrażenie, że wrażenia są bardzo pozytywne, zaskakują mnie im plus tegoroczne playoffy. Tak, są bardzo fajne, bo oczywiście jak wiesz, ja też równocześnie śledzę playoffy w NBA i one są dokładnie, ta pierwsza runda jest dokładnie taka sama jak co roku. Czyli tam praktycznie wszystko idzie do jaja, do zera. Tak, ten sweep pogania sweepem, wszyscy faworyci zamiatają właśnie do zera swoich konkurentów, akurat też śledzę troszeczkę tamte wyniki. A w Pucharze Stanleya? No nie będziemy mieli sweepa, to jest, śledziłem też ten wątek, akurat rok temu i dwa lata temu. I trzy lata temu mieliśmy po jednym sweepie w pierwszej rundzie. Trzy rywalizacje nam się skończyły do zera. W tym roku uniknęliśmy tej sytuacji i to mam wrażenie, że dobrze świadczy o naszej lidze. Że nic się nie kończy do zera. Że nawet tacy Flyers, którzy jako pierwsi stanęli w zasadzie z nożem na gardle do rywalizacji, już im widmo porażki, widmo odpadnięcia zaglądało w oczy, jednak dali radę i nie skończy się tam 4-0 dla Washington Capitals. Mamy 3-1. Także sytuacja jeszcze w miarę otwarta. No, nie przesadzałbym, że mają jakieś wielkie szanse, ale dobrze, że jeszcze nie złożyli broni. To jest akurat ta rywalizacja, której myśmy poświęcili najmniej czasu, jak ostatnio rozmawialiśmy pierwszy raz o playoffach też, więc warto, może dobrze, że akurat ich wywołałeś do tablicy jako pierwszych.
Nadal jest sytuacja korzystna dla Washington Capitals, 3-1, brakuje jednej wygranej. Spodziewamy się, że to chyba w następnym meczu się zakończy. Prawdopodobnie, tak? Też tak myślę. No, nie będzie to wielka niespodzianka. Capitals wracają do swojej hali po dwóch meczach w Filadelfii, gdzie jeden wygrali bardzo efektownie, chociaż też Flyers podali mecz numer 3 na tacy. Tam skończyło się, pamiętam, aż 5 bramkami w powerplay. To był taki dziwny mecz, bo tuż przed spotkaniem mieliśmy taką ceremonię, gdzie żegnaliśmy właściciela Filadelfii, Eda Snydera, który kilka dni temu zmarł, czy tam nawet tydzień temu. I to była taka bardzo emocjonalna chwila w Filadelfii. Zanosiło się na to, że lotnicy na fali tego zdarzenia, może na fali to jest złe słowo, natomiast na takich emocjach dodatkowych pójdą do przodu i wygrają to spotkanie. I tak to się zaczęło. Przecież już w pierwszej minucie Flyers w tym spotkaniu prowadzili, no ale później zupełnie zatracili głowę, pogubili się kompletnie, utopili się w idiotycznych karach i skończyło się bardzo wysoką porażką. Tak. Bramkę na 1-0 strzelił Michael Raffl, Austriak, który jeżeli Flyers odpadną, to być może zobaczymy go w Katowicach już w następnym tygodniu. Właściwie w sobotę już będzie można, być może. No, na sobotę chyba nie dotrze. Na niedzielę. Chyba nie, skoro zagrają Trzymają dla niego miejsce, tak czy siak. Trener tam się wypowiedział, że to miejsce jest i czeka. Ciekawe, czy sam zawodnik będzie chciał. Masz jakieś informacje w tej materii? Czy będzie chciał w ogóle pomóc zespół? Tak. Sądzę, że jeżeli trener mówi tak, że myślę, że jest posłowie, tak, z agentem i ze związkiem, tak, ogólnie te rozmowy musiały pójść wcześniej, bo na przykład nie ma żadnych kontaktów z Michaelem Grabnerem, tudzież z Tomasem Vankiem, który też jest przecież podstawiony pod ścianą razem z Minnesota Wild, tak, też mogą odpaść, ale nie ma tutaj żadnego sygnału, żeby akurat dla niego było coś tam trzymane. Tylko wchodzi tu w grę występ tego Michaela Raffla i widocznie jest to jakoś ustalone. Taki rodzynek z NHL przydałby się na imprezie, zapewne. Byłby dodatkowy magnes. Ciekawe jest, że jeżeli już tak jesteśmy przy temacie, że Andrzej Kopitar jest również w ciężkiej sytuacji. Jego Los Angeles Kings też tutaj borykają się z tym faktem, że jak przegrają każdy następny mecz, to papa, bye bye. No i on też mógłby zagrać teoretycznie w Katowicach, w Karze Słowenii, a nie ma takiej, nie było na razie przynajmniej oficjalnej takiej propozycji. Być może ta lampka dopiero się zaświeciła w sztabie i dopiero prace nad tym powstaną. Chociaż tutaj się mówiło, że w Słowenii nastąpiła zmiana trenera, po tym ich spadku ostatnim właśnie ojciec Andrzej Kopitara zrezygnował z funkcji selekcjonera i mówiło się, że już nie tak chętnie i nie tak często będzie Andrzej Kopitar wspierał dla reprezentacji, którą prowadzi ojciec, to podejrzewam, że Kopitar byłby na każde zawołanie, tak naprawdę. Teraz Musiał. Ojciec, ja, ojciec musiał? Podejrzewam, że chciał. No nie chciał zawieść ojca, może tak. Może to jest odpowiednie słowo. Okej. Może jeszcze do tej rywalizacji wspomniałeś, o tej wspaniałej prezentacji, tudzież ceremonii poświęconej Edowi Snyderowi. Tyle tylko, że mało z tego przekazu właśnie takiego pozytywnego poszło w świat, za to poszły w świat rzeczy złe, brzydkie z tego meczu. Afera opaskowa. No znowu coś ktoś rzucił, zaczął rzucać. Nie wiem, czy tutaj już mamy do czynienia z jakąś falą, bo przecież tyle, co rozmawialiśmy 2 tygodnie temu o tym, że rzucano szczurami na Florydzie. Teraz rzucano bransoletkami, tylko że to troszkę gorszy moment był, prawda? Na wybranie sobie tego rzucania i też obarczenia drużyną kary, bo dostali Flyers 2-minutową karę. No cóż, kontrolowanie tłumu to nie jest prosta sprawa. Organizatorzy chcieli zrobić jakąś tam bardziej efektowną prezentację, ceremonię. Założenia były dobre, no wyszło jak zwykle, chciałoby się powiedzieć. Użyta broń została przeciwko organizatorom.
A też przeciwko klubowi. I w sumie kibice sami przeciwko sobie to zrobili, bo przecież na pewno wszyscy zwolennicy Flyers liczyli tam na zwycięstwo. Nawet mimo tego, że drużyna była w trudnej sytuacji, no to takie wbijanie jej noża w plecy to nie jest dobra metoda. Zwłaszcza, że na pewno większość fanów zdawała sobie sprawę, czym będzie skutkowało to rzucanie opaskami, tymi bransoletkami na lód. A z drugiej strony ja też rozumiem frustrację, rozumiem emocje. No to jest sport, pamiętajmy. Dobrze, że rzucają opaskami, a nie jak kiedyś na meczu w Krakowie rzucano nożem zawodników. Chyba AC Parmy. To... Dino Baggio. Tak. Już tak, kiedyś tak. Wspominaliśmy nawet w podcaście. No widzę, że to jest... w twojej pamięci też mocno zakorzeniony fakt. Taka ważna chwila też dla polskiego sportu. No tak, rzucono... No tak, szczury, jako statuetki szczury też, no też jakąś tam swoją uwagę. Hamburgery w Ottawie były fajne. To... były najlepsze z tego, bo jednak te opaski gdzieś tam Dmitrij Orłow prawie dostał, tak, w głowę. To było głupie. To po prostu no zwłaszcza, że to był zawodnik, który przecież dosłownie chwilę wcześniej pozbierał się po bardzo brzydkim i bardzo niebezpiecznym ataku. To chyba, kto tam atakował? Ryan White? Pierre Edward. Nie, Belmar, oczywiście, Belmar, który przecież dostał nawet karę zawieszenia na czwarty mecz. Niektórzy się śmiali, że karę do końca playoff dostał, no ale... jak widać, będzie miał jeszcze szansę wrócić. Dla Flyers ta rywalizacja dziwnie się układała, bo paradoksalnie zagrali najgorszy mecz w tym pierwszym meczu u siebie, czyli mecz numer 3 był najgorszy, bo ja zaryzykuję tezę, że w meczach 1 i 2 byli absolutnie równorzędnym przeciwnikiem dla Washington. Tam wyniki oscylowały tak, w kontakcie, tak cały czas te mecze były. No, ten fatalny gol Steve'a Masona, który wpuścił z połowy lodowiska, przecież ponad połowy lodowiska, no to była tragedia dla Filadelfii. Gdyby nie ten gol, to też losy drugiego meczu mogły się troszeczkę inaczej potoczyć. A tak dzisiaj no, mamy już 3-1 na Washington, będzie bardzo trudno. Ale jeszcze a propos Flyers zauważyłem, czy może inni zauważyli, ja tutaj przytoczę tę statystykę. Wszystkie drużyny, które pozmieniały bramkarzy w tej serii, w tych playoffach, udało im się wygrać następny mecz. Tak zrobili Philadelphia Flyers, oni dzisiaj w nocy postawili na Michała Neuwirtha zamiast Steve'a Masona, wygrali. Tak samo zrobili Anaheim Ducks, którzy zmienili Johna Gibsona po dwóch meczach, który wcale nie był winowajcą, ale postawili na Frediego Andersena, wygrali z czystym kątem. Tak samo zrobili Red Wings, którzy przegrywali 2-0 z Tampą. Wszedł Peter Mrazek, zrobił czyste konto, zatem no, to jest jakaś metoda chyba. Matt Murray w Pittsburghu przecież też wszedł. Jako trzeci bramkarz. No, w sumie jako trzeci, dokładnie. I też wygrał swoje spotkanie, więc to jest jakaś metoda chyba. Trzeba zmieniać, rotować bramkarzami. A przecież jeszcze dzisiaj mieliśmy też w nocy Antiego Niemi w bramce Dallas Stars. Też zastąpił tak. Lehtonena i też wygrali, więc no to naprawdę złota metoda. To jest dobra co rada. Co nam to mówi? To że trenerzy jakby podejmują dobre decyzje akurat tych drużyn. Szukają odpowiedniej alternatyw, chwili. Szukają rozwiązań, czegoś, co może wpłynąć na lepszą grę, bo patrząc na te wszystkie przypadki, może trochę Jimmy Howard z Detroit rozczarowywał, ale nie można było winić, nie wiem, Johna Gibsona za porażki Anaheim, bo Anaheim po prostu nie potrafili zdobywać bramek. I to był ten kłopot w meczach numer 1 i 2. No, zrobiono troszeczkę kozła ofiarnego Johna Gibsona, no, ale Anderson tak, zagrał świetny mecz. Taki to był dobry impuls dla drużyny, no i tam też będzie jeszcze ciekawie w tej serii. No, umówmy się, że trener hokeja ma ciężko, jeżeli chodzi o jakieś właśnie większe zmiany na tej krótkiej przestrzeni czasowej, więc ta zmiana bramkarza czasami jest jedną z niewielu rzeczy, które możesz zrobić. Albo jedyną nawet, nie? No bo co zrobisz? Wymieszasz linię, wrzucisz do maszyny losującej, powyciągasz przypadkowo nazwiska. No czasami to zdaje egzamin, ale często też niekoniecznie. Tak. No, jeszcze kończąc wątek serii Flyers z Capitals, to mimo wszystko uważam, że Flyers pokazali się w niej z dobrej strony. To, co zauważyłeś, mecze 1 i 2 dosyć zacięte. Poza tym wydaje mi się, że trener Dave Hextall odrobił fajną lekcję, zauważył tą piętę achillesową Capitals. To w sezonie zasadniczym była jedna z nielicznych rzeczy, która nie wychodziła stołecznym. To były pierwsze tercje, Boże. Czytam o koszykówce, wiesz? Mam przed sobą
i jakiś mi się tutaj ten wdarł. Ale oczywiście pierwsza tercja to zawsze, znaczy zawsze, w wielu meczach w tym sezonie to był problem. No, tak, prawda. To był też problem tutaj w konfrontacjach z Filadelfią. No oczywiście później już te sytuacje zostały, że tak powiem, wywalczone przez Capitals na ich korzyść i wyszło szydło z worka, tak? Wyszedł lepszy skład, lepsze przygotowanie do playoffów, większa siła i tak dalej, ale jakieś punkty zaczepne znalazł Dave Hextall i tutaj myślę, że akurat ten trener nie ma się czego wstydzić, że coś zbudował w tej Filadelfii, coś z tego składu uciułał, chociaż nie popisali się, jeżeli miałbym szukać już na minus, jakby nie wiem, czy będziemy mieli okazję rozmawiać przez najbliższy tydzień, więc może warto już tak zacznę mówić w kontekście tego, jakby to już się stało. Jakby ale tak nie mówmy może, odpadli. Bo kibice Filadelfii się obrażą. Jeszcze nie odbierajmy im szans. Nie, nie, nie. Ja znam wielu kibiców różnych klubów tutaj w Polsce, NHL i każdy jest, wiesz co, to jest najdziwniejsze, że każdy jest tak bardzo surowy dla własnego klubu. Ty też taki jesteś. Jesteście wszyscy, którzy mają jakiś ukochany zespół, to oni są największymi krytykami tych zespołów najczęściej. To fani Filadelfii na pewno nie są wyjątkiem. Jeżeli ta konfrontacja się skończy, 1-4, 2-4 może, no to pewnie przyznają mi rację, że tej napastnicy niezbyt się popisali, bo więcej oczekiwaliśmy od Claude'a Giroux, od Jake'a Voracka, który jednak się nie obudził w tym sezonie, liczono, że może w playoffach, może. No, mówi o tym też ostatni mecz, mimo że wygrany to dwie bramki z Blue Line, tak? Takie pointery tuż przy niebieskiej strzały z bardzo daleka, gdzie napastnicy tak naprawdę no, niewiele się wykazali, niewiele pomogli w tym wyniku. No tak, bo tu łącznie mamy ile? 4 bramki w Filadelfii w tej serii? No, niewiele. To jest bardzo, bardzo mało. To tak naprawdę 4 bramki w jednym meczu to pozwoliłoby myśleć o wygranej serii, a 4 bramki łącznie, no to jest tragedia. Zatem ja nie chcę może skreślać, stawać już krzyżyka na Filadelfii, natomiast byłbym ogromnie zaskoczony, gdyby jeszcze cokolwiek tutaj ugrali. Jeżeli miałbym jakiś tutaj werdykt wyrokować, no to kończymy zabawę w meczu numer 5 i Capitals czekają na rywala. Nie ma się co patyczkować, bo Washington jest naprawdę świetną drużyną. Ja wiem, że różne cuda się zdarzają, ale jeżeli bym miał teraz patrzeć w jakiś znak z niebios i szukać cudów, to uwierz mi, że patrzyłbym bardziej na rywalizację na zachodzie, do których możemy śmiało przechodzić. Jestem świeżo po przejrzeniu obu meczów, tych ostatnich z serii St. Louis Blues, Chicago Blackhawks lub, jak wolisz, jeszcze świeżej San Jose Sharks, Los Angeles Kings. I tam być może w jednej z tych rywalizacji upatrywałbym jeszcze wyrównania remisu i siódmego meczu. Właśnie chciałem się ciebie o to pytać. Czy widzisz jakąkolwiek serię z tych, gdzie mamy stan 3-1, czy widzisz gdziekolwiek jakąś szansę na odwrócenie losów rywalizacji? Czyli tutaj którąś z tych wskazujesz? Widzę szansę, jeżeli miałbym się już tak do końca ośmieszać i ktoś mi oczywiście za tydzień powie, że haha, ale się pomylił, no to pewnie Los Angeles Kings. Jeżeli miałbym jedną wybierać, tak, to tutaj idąc głosem przeszłości, Sharks może przegrają 2 mecze z rzędu i może będzie remis 3-3. Jakoś mniej już mam tego zaufania do Chicago po tym, co zobaczyłem. No proszę, ja generalnie nie mam zaufania ani do San Jose, ani do St. Louis. To tak z drugiej strony patrząc na rywalizację. No bo wiemy, że to są te dwa kluby, które mają ogromne takie psychologiczne problemy w playoff, historyczne problemy w playoff. Chokerzy. No totalni, tak się zawsze o nich mówi, że dławią się w tych najważniejszych momentach. Zatem no tutaj z zaciekawieniem będę patrzył, co dalej się wydarzy w tych seriach, bo tak naprawdę mam wrażenie, że o ile St. Louis Blues przeszli już takie trudne chwile nawet w tej serii z Chicago i naprawdę pokazali już niesamowity charakter, no chociażby po tym spotkaniu, gdzie wszystkie decyzje sędziowskie były przeciwko nim, no to teraz potrafili zagrać naprawdę 2 bardzo dobre spotkania, wygrać 2 razy w Chicago, w tej hali, gdzie w playoff jest zawsze, mamy ten Madhouse on Madison, no to jest naprawdę wielka rzecz. Tak, to są, i to były bardzo dobre mecze, to były w ogóle, powiem tak, no Chicago nie za wiele zaoferowało od siebie, owszem, tam było sporo walki, to co mi się podobało akurat, to były te, ja wiem, że to będzie jakaś kontrowersyjna wypowiedź, ale to, że Corey Crawford wyjechał i tam tak posprzeczał się, zaatakował wręcz napastnika St. Louis Blues, tego młodego Robiego Fabry właśnie.
A to mi się podobało, super. To, że Andrew Show też, no dobra, no może nieodpowiednie te słowa rzeczywiście, może, ale to są emocje, tak? To pokazuje, że ta drużyna jakby zna swoją wartość, wie, że powinna wygrać ten mecz i byli tak bardzo źli na siebie, że im nie wyszło, że im nie wychodzi. To były fajne znaki, no ale z drugiej strony poza tym nie było wiele fajnych rzeczy od liderów, od Jonathana Tatesa, od Mariana Hossy, od Patricka Kane'a, od tej też linii, którą tak podniecaliśmy się w sezonie zasadniczym. Sądzę, że tutaj St. Louis Blues od strony defensywnej zagrali świetne mecze, tak, w Chicago. No to prawda, ale też z drugiej strony Chicago nie mają jakiejkolwiek odpowiedzi na to, co robi ta STL line, czyli Schwartz, Tarasenko, Lechtera. To jest trio, które po prostu robi, co chce. No patrzymy nawet na same suche statystyki, ile mają bramek, ile mają asyst, ale też zaglądając troszeczkę głębiej, to ta ich dominacja w posiadaniu krążka, ilość strzałów oddawanych na bramkę Chicago, no Blackhawks po prostu nie mają żadnej odpowiedzi na to. Nie potrafią w żaden sposób się bronić przed tym, co robi ta trójka. No, i to jest naprawdę chyba najlepsza formacja na razie w całych playoff. Na pewno wiodąca. Ja tutaj jeszcze mam w głowie... Przepraszam cię. Co tam oglądasz? Chicago. Słyszysz mnie? Słyszę, Chicago, ale słyszałeś? Słyszę Chicago w tle. Włączyło mi się z autoplaya. No, tak czy siak. Jeszcze mam na myśli oczywiście formację pierwszą San Jose Sharks. Tam Patryk Pawelski. Joe Pawelski, co mi się dzisiaj dzieje? Strzela bramkę za bramką, chyba jest teraz najlepszym strzelcem, bo 4 gole to chyba... A, Nikita Kucherov. 5. Tak? Ile ma? 5? 5 już ma Kucherov. A wiesz, że to jest seria, w którą najmniej rzeczy widziałem w tej serii. Już nie Tampa mówię Bay? W całości, widziałem jeden mecz, tak. A resztę jest tak naprawdę jakoś... Nie mam przekonania, że tam się dzieje coś fajnego. Czy tam dzieje się jedna coś rzecz fajnego? Się dzieje fajna. Ja znowu nawiążę do naszego ulubionego nazwiska, którym męczymy słuchaczy od dawna. No, Jonathan Drouin, no to jest gość, który wreszcie wykorzystuje szansę, którą dostał. No, w nieprawdopodobnym stylu wrócił do drużyny. Naprawdę meczu, to, co on robi... W meczu tym, w którym miał 3 asysty. W ogóle mówię o tym, co on robi w powerplay. We wszystkich spotkaniach naprawdę popisuje się takimi zagraniami, że szok. A te asysty, no to już jest w ogóle wisienka na torcie. Tak, widziałem. Naprawdę gra bardzo dobrą serię, jest bardzo widoczny. Dostał dużą rolę, nie przestraszył się, wziął to na klatę i wreszcie pokazuje swoją jakość. No ja patrzę tego chłopaka teraz w powerplay pod nieobecność Stamkosa. I tak patrzę i myślę sobie, kurczę, no Marty St. Louis, jak ze swoich najlepszych lat. A wiesz, że no, a pamiętasz, przecież myśmy rok temu mówili, że to może no, być... No ewidentnie, no po prostu jak... No nie do pomyślenia to jest, jak bardzo podobne jest do Martina i jak podobną rolę spełnia w tej chwili ta Tampa Bay. To tak, ale czy to jest do końca tak, że no Stamkos, no problem? To chyba nie jest do końca tak, wiesz nie? Co? Ja nie wiem, czy brakuje jakoś strasznie Stamkosa. No, gra kapitalną serię Kucherov, to co mówiłem przed chwilą, jest nie do zatrzymania. Takim clutch playerem jest Andrej Palat. No, radzą sobie ci młodzi, po prostu sobie radzą. No jasne, gdyby był Stamkos, byłoby na pewno jeszcze lepiej. Ale czy jest źle? No, super, Tampa prowadzi 3-1. Mówi się, czy nie wyklucza się tego, że już wkrótce może wrócić Anton Strowman. No, tam trener John Cooper mówił, że w tej serii to na pewno nie, ale już dalej to tak się znacząco uśmiechał, więc jest szansa, że ten zawodnik wróci do gry. Stamkos też prawdopodobnie jeszcze w tych play-off wróci, jeżeli Tampa przejdzie dalej. Są powody do optymizmu. Tak, chociaż z drugiej strony ja patrzę na to trochę przez pryzmat tego, że Detroit uznawałem za najsłabszą drużynę. Tak, już mówiłem wcześniej o tym. Ja wiem, że tam ktoś się może nie zgodzić, ale jakby nie widzę w tym zespole wartości na fazę play-off. Widzę troszkę paru wypalonych weteranów, tak jak ci już to mówiłem w ostatnim odcinku. Nie ma... Wyszedł im jeden mecz, tak, w którym ograniczyli troszkę w defensywie mocniej, to wyszło. Była też zmiana bramkarza, to o czym wspomniałeś. Pedro Mrazek na takiej świeżości też sporo mu pomogli obrońcy, bo to chyba 16 strzałów tylko było w jego bramkę. Ale nie ma tej trwałości, tak? Tej regularności w tej drużynie, która gra jeden mecz
niezły, dobry, bo trzeba tak nazwać mecz, w którym ograniczasz szanse rywala tak mocno i coś ci wpada z przodu, a drugi już tak nie za dobry, tak? Fatalny można powiedzieć, no bo wiesz, najśmieszniejsze jest to, że Bolt, czyli Lightning, oni byli kiepscy w powerplayu, w pierwszych trzech meczach słabo to wychodziło. W sezonie zasadniczym też było słabo, bo to chyba 28 ekipa, jeżeli chodzi o bramki w powerplay, 15% troszkę powyżej. No i tutaj oni w tak ważnym meczu dla Detroit strzelają im 3 na 5 okazji. Czyli no nie popisało się penalty kill Red Wings. Tak jak mówię, musisz mieć pewne wartości takie stabilne, żeby myśleć o wygraniu serii i Detroit nie ma tego. Nie ma za dużo w ogóle rzeczy Detroit do zaoferowania. No nie mają argumentów, dlatego też, to prawda. Dlatego też troszkę, nie tyle, że omijam te mecze, po prostu jak mam te 3 godziny, tak, albo troszkę więcej, to patrzę na te wszystkie serie i wybieram, wiesz, wybieram to, co rzeczywiście jest tam dwie dobre drużyny i walą się mocno, że tak powiem, po twarzy, chociażby Philadelphia. Philadelphia gra lepsze mecze z Washingtonem. Ja raz, że uważam, że jest trudniejszym rywalem, dwa, że uważam, że mieli jakiś pomysł, tak? Tam masz w każdym meczu powyżej 50 hitów, tam doszło chyba prawie do 70 ostatnio. A tutaj też niby jakieś fizyczne akcje się odbywały, bo pamiętny taniec kurczaka, czy tam, czy no troszkę krwi się polało też w meczu numer 2, ta końcówka, gdzie dali sobie wszyscy tam po pysku. No niby są jakieś emocje, a trochę nie ma. Nie idzie za tym lepsza gra Detroit. Tylko wiesz, to nigdy nie był styl preferowany przez Red Wings. To był zawsze klub, który bazował na posiadaniu, na jeździe na łyżwach. To była taka techniczna drużyna. Taka gra, gdzie nie mają hitować, mają grać fizycznie. No to nie jest ich styl i w tym na pewno się nie odnajdą. A z drugiej strony, czy mają na tyle ognia, żeby iść na wymianę ciosów z Tampa Bay? No też chyba niekoniecznie. Nie. A troszeczkę jestem rozczarowany Detroit, bo przyznaję, tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, upatrywałem tutaj pewnej niespodzianki. No, nie widzę w tej chwili opcji, żeby coś miało się tutaj zmienić. Może jeszcze uda się urwać jedno spotkanie, ale to chyba wszystko, na co stać czerwone skrzydła. No dobrze, to opowiedz mi teraz o tym, co się dzieje w serii Nowy Jork-Pittsburgh. Co się tam dzieje? Ostatniego meczu nie widziałem wcale, więc możesz mnie tutaj śmiało wprowadzić w świat. Niestety widziałem to spotkanie. Bardzo